tvpodkarpacie.pl. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Zarząd Powiatu Platformy Obywatelskiej na temat obwodnicy Sanoka przedstawiono również Sebastiana Niżnika jako kandydata w walce o fotel burmistrza Sanoka. Jednogłośnie Zarząd Powiatu Platformy Obywatelskiej poparł kandydaturę Sebastiana Niżnika na burmistrza. Startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców. Wiąże się to między innymi też z tym, że nasi kandydaci do Rady Miasta, którzy startują z tego komitetu, część jest członkami Platformy Obywatelskiej, część nie jest związanych z Platformą Obywatelską. I taka była decyzja też i tych kandydatów na radnych, że chcą startować pod szyldem KWW, ponieważ nie wszyscy są związani z naszą partią w sensie członkostwa, są sympatykami. Dlatego też z tego komitetu został zgłoszony burmistrz. Niemniej jednak jest to kandydat na burmistrza popierany przez Zarząd Platformy Obywatelskiej. Potrafię zmienić Sanok na lepsze. Myślę, że przez ten okres 4 lat pracując i w powiecie, i przez okres 6 lat pracując w gminie Sanok, udowodniłem, że potrafię osiągać efekty w samorządach. Szczególnie ten okres ostatnich 4 lat wyremontowaliśmy najważniejsze trakty komunikacyjne na całym powiecie. Zrealizowaliśmy bardzo dużo zadań w samym Sanoku. Myślę o ulicy Słowackiego, która od wielu lat wymagała remontu, ulicy Rymanowskiej, ulicy Kościuszki, ulicy Jagiellońskiej, ulicy Mickiewicza, Białogórskiej, ulicy Matejki, ulicy Daszyńskiego, Stróżowskiej, Robotniczej. Także tych dróg bardzo wiele zrealizowaliśmy. Zrealizowaliśmy też chodniki na ulicy Konarskiego, zrealizowaliśmy chodnik na ulicy Podgórze, wyremontowaliśmy częściowo ulicę Konarskiego, bo zależy nam na tym, aby poprawić tę infrastrukturę. Termomodernizowaliśmy budynki oświatowe, zrealizowaliśmy 3 duże projekty z zakresu oświaty i szkolnictwa zawodowego. 2 projekty są ciągle w realizacji. My ściągaliśmy pieniądze na obiekty sportowe. Mamy 2 orliki, mamy boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste też przy domu dziecka. Zrealizowaliśmy plac zabaw, także tych projektów jest mnóstwo. No i ostatnio otworzyliśmy halę sportową, która jest na miarę XXI wieku. Jest najnowocześniejszą halą sportową do sportów letnich, tak zwanych, na terenie miasta Sanoka i myślę, że będzie służyła wszystkim mieszkańcom powiatu sanockiego. I mam nadzieję, że moja kandydatura też, jeżeli udałoby mi się zostać burmistrzem, przyczyni się do tego, aby to miasto zmieniło się na lepsze, żeby mieszkańcy nie opuszczali tego miasta, żeby miasto się nie wyludniało, żeby móc ściągnąć inwestorów, a jest to możliwe, ponieważ przykład Zagórza, bo każdy mówi, że nikt nie chce inwestować na naszym terenie. Zagórz pokazał, że można. W tych procesach też jako starostwo wspieraliśmy burmistrza, sam uczestniczyłem w rozmowach i z inwestorem japońskim, i z Tajwańczykami. Także to doświadczenie mamy i takie miejsca i wsparcie dla przedsiębiorców i małych, i dużych jest niezbędne w Sanoku. Dlatego też chciałbym postawić na rozwój turystyki. Turystyki szeroko rozumianej, której w Sanoku oprócz 2 muzeów nie ma. Obserwuję, jeżdżąc po Polsce, po miastach naszych zaprzyjaźnionych z Ukrainy, na Słowacji, to są pewne rozwiązania, które nie są u nas wykorzystywane, a przynoszą określone efekty. I na to naprawdę nie potrzeba dużo pieniędzy, a potrafię sięgać po pieniądze, ponieważ od 2002 roku zajmuję się funduszami unijnymi. Myślę, że ta kadencja też w starostwie powiatowym pokazała, że te środki można skutecznie pozyskiwać dla naszego regionu. Jak podkreśla Sebastian Niżnik, kampania ma być oparta przede wszystkim na spotkaniach z wyborcami. tvpodkarpacie.pl